Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie i chciałbym Wam zaprezentować akumulatory oraz ładowarkę firmy Works. Powiem też kilka słów, jak postępować z takimi akumulatorami i również co radzi producent, by takie akumulatory służyły Wam jak najdłużej. Jeżeli właśnie chcecie mieć taki sprzęt firmy Works z właśnie pełnym wyposażeniem z akumulatorami, dostaniecie go właśnie w takiej fajnej, sprytnej, zgrabnej, zwartej walizce i będziecie mieli gdzie też przechowywać takie akumulatory. Ja właśnie, jak już oglądaliście poprzedni odcinek, jeżeli nie, to zapraszam do właśnie odcinków związanych z urządzeniem Works, będą linki pod spodem, jak i do sklepu, gdzie możecie sobie zakupić urządzenia wyposażone właśnie już w zestaw akumulatorów lub oddzielne akumulatory. Także zachęcam Was do odwiedzenia tych stron, a tymczasem skupimy się na tym, co mamy w pudełeczku. I dziś omówię i wspomnę o ładowarce i o bateriach. Firma Works ma bardzo szeroką gamę baterii. Możemy sobie dobrać baterie, jakie sobie chcemy do naszego urządzenia. Duże, małe. Ze względu na to też, że szeroka gama urządzeń występuje właśnie w tej firmie. Także mamy bardzo dużo urządzeń. Możemy sobie coś zakupić, dobrać dla siebie do prac budowlanych, ogrodowych, porządkowych. I tak, mamy do wyboru 2, 4, 5 i 8, czyli 8 Ah baterię. Oczywiście każda z tych baterii ma odpowiednie zastosowanie. Nie ma tak, że akurat najmniejsza jest dobra, bo najtańsza, największa jest dobra, bo jest duża. Duża jest ciężka, mała jest lekka. Podstawowe zalety. Lekkość małej baterii, dużej baterii, na przykład największej, przede wszystkim jej pojemność. Oczywiście każda z tych baterii ma swoje zastosowanie w urządzeniach Works. Jest to system PowerShell, ze względu na to, że możecie, każda z tych baterii pasuje do każdego urządzenia tej firmy. Nie ma problemu żadnego z kompatybilnością. Jeżeli chodzi właśnie o dopasowanie sobie tych baterii, każda z tych baterii będzie miała odpowiednie zastosowanie do odpowiedniego urządzenia, więc na pewno duże baterie sprawdzą się w urządzeniach typu kosiarki, podkaszarki, młoty udarowe, urządzenia, których waga nie gra takiego znaczenia, lub na przykład w przypadku młotów na przykład wyburzeniowych, to nawet lepiej, jeżeli na przykład to urządzenie jest jak najcięższe. W kosiarce na przykład nie gra już to takiego znaczenia. Lub w urządzeniach, które są na przykład stosowane stacjonarnie, możemy stosować dużych baterii, zapewni nam to długą pracę urządzenia. Jednak jeżeli chcemy stosować urządzenia małe, mobilne, zrywne, lekkie, możemy wykorzystać małe akumulatory, które się idealnie w tym sprawdzą i zapewnią nam właśnie lekkość, poręczność urządzenia. Teraz akurat tutaj ja mam do przetestowania, również, do pokazania Wam dwie baterie. Otwierałem pudełeczko akurat takie z urządzeniem. Mamy instrukcję do systemu zapewniającego energię dla urządzenia. W takich pudełeczkach właśnie te urządzenia są zapakowane bardzo właśnie przemyślanie, bardzo szczelnie. Można powiedzieć wręcz no idealnie, tak? Tu się nie da nic naprawdę upchnąć i wszystko ma swoje miejsce. I mamy takim zestawie właśnie. Na przykład, jeżeli zdecydujecie się na taki zestaw, tak? Bo możecie to zakupić sobie oddzielnie. Ładowarkę oraz baterię. W tym przypadku mamy baterie właśnie 20-woltowe. I ja mam dostępne w tym momencie w swoich zestawach baterie 2 Ah i baterie 4 Ah. Co oznacza ta na środku znajdująca się dioda? Jeżeli ona świeci się nam na zielono, sygnalizuje pełne naładowanie baterii. Koniec ładowania. Jednak jeżeli pozostawimy taki akumulator na dłużej, w niczym to nie przeszkadza. Wtedy, kiedy ta dioda świeci się na zielono, odbywa się ładowanie konserwujące. Kiedy dioda świeci się na zielono i mruga, ta dioda tutaj, odbywa się normalne ładowanie. Czyli bateria ładuje się. Jeżeli dioda ta świeci się kolorem czerwonym, ciągłym, oznacza to, że bateria jest uszkodzona i nie nadaje się już do ładowania i dalszej eksploatacji. Należy taką baterię zutylizować. Jeżeli ta dioda mruga nam na czerwono, oznacza to, że temperatura baterii lub temperatura otoczenia jest niewłaściwa. Proces ładowania najlepiej przeprowadzać w temperaturze od 0 do 45 stopni. I to są takie graniczne tej temperatury. Maksymalnie 45 stopni i minimalnie 0 stopni. Co, jak, dlaczego z ładowaniem? Za chwilę rozwinę szerzej i powiem Wam kilka i zdradzę Wam kilka szczegółów. To będzie już pod koniec filmu.
Teraz tak, sprawdzimy sobie, czy producent mówi nam prawdę i czy te baterie faktycznie są 20-woltowe. One są po naładowaniu, jednak tutaj już bawiłem się tymi urządzeniami, sprawdzałem sobie, testowałem sobie je, były troszeczkę użytkowane. Sprawdzimy, jakie mają napięcie teraz. Wszystko już przygotowane do sprawdzenia. W lewym rogu macie multimetr, wskazania będą na bieżąco. Teraz zaraz sobie właśnie pomierzymy napięcie. Ja to robię na własną odpowiedzialność. Powiem wam, no to nie róbcie tego w domu dla bezpieczeństwa. I mierzymy. Robimy pomiar. Obserwujcie. Czy faktycznie... A zacznę od baterii 2-amperogodzinnej. I bateria jest... Była w pełni naładowana wczoraj. Była troszeczkę użytkowana. W tym momencie 20,5V na wyświetlaczu. Sprawdzimy stan naładowania. Przy okazji właśnie pokażę wam, jak się sprawdza stan naładowania. Macie tutaj trzy kontrolki. Wszystkie trzy się świecą. Bateria w pełni naładowana. Sprawdzimy sobie teraz baterię 4-amperogodzinną, tą większą. Ta bateria nie była użytkowana praktycznie w ogóle po ładowaniu. Tam troszeczkę. No to zobaczcie, jest 20,7V. Czyli baterie faktycznie są 20-woltowe. I możemy sprawdzić stopień naładowania takiej baterii. Tak samo przytrzymując guziczek. Proszę bardzo. Trzy kontrolki sygnalizują pełne naładowanie. Dwie kontrolki około 50%. Jedna kontrolka wyczerpanie baterii. W tym momencie mam już ładowarkę podłączoną do zasilania i pokażę wam, jak fajnie i prosto instaluje się tutaj baterię. I co się nam zapali, jaka kontrolka. Bateria suwa się bardzo prosto, układam ją tylko w gnieździe. Może być grawitacyjna, ona sobie praktycznie tu sama wjeżdża. I ją tylko wsuwam z tyłu palcem. I w tym momencie właśnie zapaliła się dioda zielona, sygnalizująca ładowanie się baterii. Wysunięcie, wymontowanie, to tak samo jak wsuwałem, teraz wystarczy wypchnąć taką baterię. Bardzo fajnie to wchodzi i wychodzi, naprawdę szybciutko, bez żadnego szarpania. Teraz podłączę sobie baterię 4-amperogodzinną. I tak samo. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Bardzo przyjemnie. O, tak wygląda ten zestaw. Bardzo fajnie wykonany. Zgrabny. Z możliwością właśnie, tak jak już wspominałem, montażu takiej ładowarki na ścianie. Z nóżkami ta ładowareczka jest. I tak to się właśnie wysuwa. Także ja tutaj nie mam żadnych uwag. Jest to bardzo przyjazne dla użytkownika. Podoba mi się. Kiedy bateria tutaj nam się ładuje, powiem wam kilka słów o właśnie tym, co zaleca producent. Wiadomo, że zachęcam was wszystkich do zapoznania się z instrukcją do każdego waszego nowego urządzenia. Ja wspomnę tutaj o najważniejszych rzeczach z punktu widzenia użytkownika. Nie będę wspominał tutaj o jakichś tam warunkach bezpieczeństwa, wiadomo, wilgoć i różnego rodzaju uszkodzenia, pęknięcia obudowy. Nie należy takich urządzeń już użytkować, należy je naprawić. A jeśli chodzi o samo ładowanie, co zaleca producent? Nie należy ładować nieładowanych baterii. O tym już wspominałem, tak? Przegrzanych, pękniętych nie wolno. Dłuższą żywotność akumulatorów oraz lepszą wydajność można uzyskać, jeżeli są one ładowane w zakresie temperaturowym, optymalnym, tak? Czy tym idealnym, od 18 do 24 stopni, czyli typowo warunki, można powiedzieć, pokojowe, domowe, warsztatowe. Nie należy ładować akumulatorów i to już producent kategorycznie zabrania w temperaturze powietrza niższej niż 0 stopni i wyższej niż 40 stopni. Jest to ważne, gdyż może to pozbawić waszych akumulatorów żywotności. No i już oczywiste chyba jest, że należy ładować tylko i wyłącznie tutaj baterie dedykowane, tak, do danego urządzenia w dedykowanej ładowarce. Nie polecam właśnie mieszania, kombinowania, ładowania na jakieś, nie wiem, tutaj przejściówki, druty i tak dalej. Uważam, że to są oryginalne baterie z oryginalną ładowarką i tak to powinniśmy użytkować i tak to powinno działać. Tutaj wam jeszcze szybciutko pokażę właśnie w instrukcji, tak żebyście dobrze widzieli czasy ładowania i parametry właśnie jeszcze raz i dane techniczne ładowarki. Czyli widzicie, malutka bateria ładuje się około 402 minut, duża bateria około 183 minut. Masa urządzenia leciutkie, jeśli chodzi o samą ładowarkę,
niecałe pół kilograma. I teraz odrobinę teorii. Jak przechować takie baterie, kiedy chcemy je odłożyć na półkę, wiemy, że urządzenie będziemy użytkować rzadko. Cykl ładowania definiuje się jako całkowite rozładowanie, po którym następuje całkowite naładowanie. Po określonej liczbie cykli akumulator zaczyna tracić pojemność i nie będzie już w stanie utrzymać tak dużej ilości energii. Czyli chodzi o to, że po prostu ta ilość cykli jest zapewniona przez takie ogniwo, że te 1000 cykli mamy dobre parametry urządzenia i deklarowaną pojemność, na przykład 4 amperogodzin. Jak przechowywać takie baterie? Jeżeli nie chcecie z takiego urządzenia korzystać przez dłuższy czas, nie zamierzacie. Należy takie baterie przechowywać najkorzystniej w stopniu naładowania określonym, właśnie tak jak producent podał, i też uniwersalne instrukcje takich akumulatorów zalecają, żeby takie baterie pozostawiać w stopniu naładowania 50-60%. W tym akurat urządzeniu właśnie mamy kontrolkę naładowania poziomu baterii i byłoby fajnie tak, by dioda świeciła się nad środkową właśnie tutaj bateryjką, czyli pokazuje wtedy średni stan rozładowania akumulatora i w ten sposób należałoby go przechowywać, czyli 50-60%. Warunki środowiskowe dla przechowywania takiego akumulatora, moi drodzy. Temperatura ładowania, tak jak Wam już wspomniałem, ta graniczna to od 0 stopni, od 0 stopni do 45 stopni. Tam producent zalecił najbardziej korzystne warunki ładowania 18 do 24 stopni. Temperatura rozładowywania, czyli użytkowania takiej baterii, możecie takiej baterii używać od minus 20 do plus 60 stopni. Nic się nie powinno stać. Wilgotność względna, użytkowanie, przechowywania takiej baterii dobrze jest, jeżeli byłaby w okolicy 65% plus minus 20 stopni. Dlatego też do przechowywania takich właśnie akumulatorów zakupiłem sobie właśnie walizkę. Mam walizkę, akumulatory, ładowarkę chowam. Są wstępnie zabezpieczone przed wilgocią. Mogę zabrać je ze sobą w suche miejsce, co zapewni właśnie im bezpieczeństwo. Teraz jeżeli chodzi o nadmierną temperaturę, jeżeli już gdzieś jakiegoś pieca, nie wiem, pracujecie w takich gorących, specjalnych, specyficznych warunkach, gdzie temperatura może już przekraczać 80 stopni Celsjusza, jest to już niebezpieczne. Także od takich miejsc już z daleka, jakieś kaloryfery, grzejniki, piece. Oczywiście bateria ta nie może służyć zamiast młotka, żebyście sobie nie myśleli, że jak macie taką ciężką, solidną baterię na końcu swojego urządzenia, możecie sobie tam na przykład nią wbijać gwoździe. Absolutnie nie. Jeżeli chodzi też o dłuższe przechowywanie, należałoby taką baterię regularnie sprawdzać i ładować co 3 miesiące właśnie do poziomu właśnie około 50% jej naładowania. Najlepiej również, aby takie naładowanie nie wynosiło mniej niż 30%. Także tak jak Wam mówiłem, ta środkowa lampka powinna się, uważam, świecić. Kontrola naładowania co 3 miesiące i ewentualne podładowanie. Jak ładować baterię? Taką baterię najlepiej w ciągu użytkowania ładować od poziomu między 20 do 80%, czyli nie należy całkowicie rozładowywać takiej baterii i też niekoniecznie musicie ładować taką baterię do pełna. Także tutaj możecie sobie taką baterię użytkować dość swobodnie, jednak najlepiej nie rozładowujcie do zera, aż takie urządzenie Wam całkowicie pada. Jeżeli widzicie, że takie urządzenie Wam już słabnie, przystąpcie do naładowania takiej baterii. Przechowywanie optymalne, jeśli chodzi o temperaturę takiej baterii, już Wam wspomniałem, to jest od około 20 do 35 stopni, czyli jak najbardziej właśnie, czy tam 18 stopni. Ja tutaj informacje, które pozyskałem, mam z różnych źródeł, więc te informacje są troszkę rozbieżne. Jedni podają 18 stopni, jedni podają 20. Jak najbardziej. Powiem Wam szczerze tak. Warunki dla takiej baterii są takie jak dla Ciebie, można powiedzieć, tak? Czyli warunki komfortowe, jeżeli Ty się czujesz w takich warunkach dobrze w swoim domu, pokoju, mieszkaniu, garażu, warsztacie, nie ma tam warunków dużej wilgotności, mrozu, możesz przechowywać takie baterie. Jeżeli już temperatura spada poniżej 18-15 stopni i są możliwe przemrozki, nie polecam. No i wiadomo, że wiek takiej baterii, mimo tam jakiegoś jej tam zużycia ilością cykli, też wpływa niekorzystnie. Jednak właściwie przechowywana bateria może leżakować spokojnie dłuższy czas i nic się z nią nie dzieje. To tyle, moi drodzy, w bliższym odcinku. Myślę, że przybliżam Wam ogólnie właśnie system tutaj Works, ładowania tych baterii. Pod filmem pokażę Wam, gdzie możecie kupić takie baterie z urządzeniem same lub poszczególne sztuki właśnie różnych pojemności. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Mówię, od 2 amperów do 8, jeśli chodzi o pojemność amperogodzin. Także naprawdę szeroki asortyment. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Ja jestem na razie bardzo zadowolony, są to nowe urządzenia, jakość wykonania tych baterii, dbanie o szczegóły elementów plastikowych, baterie są tutaj widzę rozkręcane, oczywiście tego nie rozkręcam, to jest sprzęt nowy, jeszcze tam nie będę, nie mam i prawdopodobnie nie będę miał potrzeby zaglądania do tych baterii. Są naprawdę zadowalające. Jak widzicie, tu w którymś momencie filmu, może ktoś z Was zauważył, właśnie zaświeciła się lampka zielona, sygnalizująca nam pełne naładowanie akumulatora. W tym momencie odbywa się już ładowanie konserwujące. Nie musicie się przejmować, nie musicie się tym martwić, jeżeli na przykład zostawicie taki akumulator pod ładowarką na weekend, czyli dajmy na to, że remontowaliście sobie jakiś pokój. Był piątek, podłączyliście pod koniec pracy taką baterię do takiej ładowarki. I kurczę, później sobie myślicie, zostawiłem baterię w ładowarce i co się teraz stanie? Nie martwcie się, nic się nie stanie. Taki akumulator jest po prostu w tej ładowarce teraz konserwowany. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, hej i zapraszam na kolejne odcinki.